bo nadaremnie bym tych władzwiec zapamiętywania, logicznego myślenia, tych władzy wyróżniających człowieka od zwierzęcia, nadaremnie by ten stwórca to człowiekowi dawał, albo ku grzechowi by mu to dawał. A czasem próbuje się to tak ustawić, że jakoby nauka gryzła się z religią. Ona się z religią nie gryzi. Ona ją dopiero uszlachetnia. I temu wyraz dawał Jan Paweł II w tej encyklice Fides et Ratio. I każdy światły człowiek, czy to wzięty ze środowisk religijnych, czy ze środowisk naukowych, no zawsze się zbiega te poglądy, że człowiek mądrzejszy to człowiek też i lepszy, to człowiek bliższy Bogu, to człowiek bliższy poznania Boga, jego atrybutów, bo się nie oszukujmy. Ale jest przykład tego pana Hopkinsa, tak? No jest jeden człowiek, który ma takie... deklaruje się jako taki ateista i jednocześnie jest astronomem, tak? Nie jest astronomem, nigdy nie był astronomem. Fizykiem, tak? To jest, można powiedzieć, kosmolog. Ja te rzeczy odróżniam. Odróżniam astrologię od astronomii, odróżniam kosmologię od astronomii. Jeżeli ja mówię astronomia, to mam na myśli czyste, niczym nie ubrudzone podążanie w stronę prawa.